Witam Was serdecznie. Ostatnio bardzo często w komentarzach pytaliście o ten model rowerka stacjonarnego Hertz RC Pro. Mam, kupiłem, testujemy. Prosty, czytelny wyświetlacz zasilany bateriami, spółką na telefon, tablet, manualna regulacja oporu, system magnetyczny z kołem o wadze 4 kg, siodło posiada regulację w pionie i poziomie zainstalowane na sztycy. W momencie, kiedy je ustawimy maksymalnie do góry i wysuniemy maksymalnie do tyłu, odległość od pedała do siodła w linii prostej wynosi 94 cm. Kierownica pokryta gąbką, znajdują się na niej blaszki do pomiaru pulsu, brak regulacji kąta nachylenia. Długość maszyny u podstawy wynosi 87 cm, szerokość na tym tylnym, czyli najszerszym stabilizatorze wynosi 54 cm. Przejdźmy teraz do najważniejszej części testu, czyli prezentacji, jak osoba o moim wzroście 187 cm i wadze około 95 kg będzie wyglądała na rowerze. Nie wiem, czy wspominałem o tym, że ogólnie producent opisuje, że ten rower powinien wytrzymać maksymalnie 120-kilogramowego użytkownika. I teraz tak, siodło zostało maksymalnie wychylone do tyłu oraz do góry i zwróćcie uwagę, tutaj przechodzę jakby na piętę, tak, siedzę sobie swobodnie i brakuje paru centymetrów, żeby mógł jakby swobodnie wyprostować to kolano, bo tak znajdujemy właśnie tą odpowiednią pozycję dla siebie na rowerze, czyli ustawienie wysokości siedziska. Nagram o tym inny materiał, ogólnie mnóstwo takiej wiedzy jest już w internecie. I teraz tak, jak przejdę sobie w taką odpowiednią pozycję treningową, no to powiem Wam tak, nie ma dramatu. Bym powiedział, że pod mój wzrost jeszcze jakoś tutaj można sobie spokojnie potrenować. Trening cardio i ta regulacja, słuchajcie, mamy jedyneczkę. Ustawiony teraz, czyli opór na minimum. Rower pracuje cichutko, płynnie, naprawdę nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Mamy tutaj coś w stylu takiego ostrego koła, czyli system, który mi ogólnie bardzo odpowiada, czyli kręcimy i cały czas to koło kręci się z pedałami. Zobaczcie. Działa to dużo bardziej, uważam, precyzyjnie niż wolnobieg. Ja jestem po prostu zwolennikiem takiego rozwiązania. Sprawdźmy, ile można dodać maksymalnie oporu. I tutaj pojawia się taki, słuchajcie, jeden drobny minus. Ta regulacja standardowa jest mniej więcej w tym miejscu pod wyświetlaczem przy kierownicy, a tutaj jest pod kierownicą. I zobaczcie, no trzeba się tak niewygodnie schylać, żeby ten opór zwiększyć albo zmniejszyć. I teraz tak, ustawiam na maksimum i w skali od 1 do 10 dałbym taką piąteczkę. Myślę, że dla osób początkujących w zupełności wystarczy, żeby się naprawdę umęczyć. Osoby, które będą, nie wiem, bardzo już wytrenowane, no to zakładam, że ten opór maksymalny będzie po prostu za mały. Ale pamiętajmy też o tym, że te rowery nie są przeznaczone do ciężkich treningów, żeby ustawiać opór na maksimum, wiecie, i starać się uzyskać jak najwyższe tętno, trenować pół godziny, bo po prostu te rowery tego nie wytrzymają. Łożyska, tuleje, paski, to wszystko po prostu nie jest przeznaczone na taki trening. Pozycja, bo kurczę, wszystko fajnie w tym rowerze, jeszcze o siodle powiem, w miarę wygodne. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, ale zobaczcie na tą pozycję. Kierownica nie ma żadnej regulacji kąta nachylenia. I kiedy ja chcę złapać za nią, no to sobie tak się troszeczkę nienaturalnie pochylam do przodu, coś w stylu w połowie, jak na rowerze spinningowym. I dużo fajniej by było, żeby ta cała kierownica była wyżej. Kierownica była wyżej, miała dodatkowo jeszcze regulację kąta nachylenia, żebym mógł mniej więcej złapać taką pozycję, bo wtedy byłoby naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Przypomina mi się chyba Zipro Nitro, mniej więcej w tym samym przedziale, on jest troszeczkę droższy, parę stówek i w nim właśnie ta pozycja była dużo bardziej wyprostowana. I tyle, jeżeli chodzi, słuchajcie, o ten rower. Gdyby nie ta kierownica, gdyby ona była dłuższa, wyższa, to naprawdę rower by sprawiał bardzo fajne takie wrażenia przy treningu dla osoby wysokiej, takiej jak ja, ale no ja bym go sobie nie kupił, tak? Z tego powodu, że może tak, nie zostawił, bo go kupiłem, nie zostawiłbym go sobie na stałe, bo jakoś tak mało komfortowo się na nim czuję, wszystko przez tą kierownicę, ale im osoba będzie niższa, siodełeczko sobie ustawi niżej, przysunie jej bliżej wyświetlacza i po prostu
sama pozycja będzie dużo bardziej wygodna, taka bardziej wyprostowana. Tyle. Jeszcze powiem, słuchajcie, o samej konstrukcji. Kolumna główna naprawdę jest mega dobrze jakby przytwierdzona, gruba, masywna. Nic się tutaj nie buja za mocno na boki. Ciężko też się wywrócić w ogóle na tym rowerze, bo on ten tylny stabilizator ma dość szeroki, także naprawdę tutaj trzeba się postarać, żeby z niego spaść. Jakość wykonania, może powiem w podsumowaniu o tym wszystkim. Na tą chwilę rower fajny, ale dla osób niższych, myślę, że osoby wysokie po prostu będą miały problem z tym, że trzeba się tutaj dość nienaturalnie, niewygodnie pochylać. Słuchajcie, jeszcze zaprosiłem Mateusza, 172 cm. Cześć Mati, 172 cm wzrostu. I tak, siodło ma cały czas ustawione maksymalnie do góry. Zostało ono tylko delikatnie przysunięte do wyświetlacza. I jak ci się, Mateusz, trenuje? Dobrze. Dobrze, zwróćcie uwagę, że ma w miarę już fajnie wyprostowaną sylwetkę. Mateusz, weź tak się wyprostuj na tym rowerze. No i kręć, dobra, no. O, zobaczcie, całkiem inna pozycja niż u mnie. Uważam, że naprawdę idealna, także pod ten wzrost, tak jak mówiłem, około 170 cm wzrostu będzie po prostu idealnie. Dzięki, Mateo. W fabrycie nowy rower kupiłem, słuchajcie, za około 850 zł i ogólnie jestem mile zaskoczony tą jakością wykonania, bo zwróćcie uwagę, ta kolumna główna, masywna, stabilna, tutaj nie ma się do czego przyczepić. Gdyby ona była, słuchajcie, troszkę wyższa, ona fajnie tutaj się tak zaokrągla i naprawdę wyżej i byłoby idealnie i dla niskiej, i dla wysokiej osoby, jeżeli chodzi o siodło. Wygodne, wszystkie te plastiki całkiem nieźle spasowane. Weźmy pod uwagę to, że jest to rower za około 800 zł i nie możemy tutaj spodziewać się nie wiadomo czego. Jeśli chodzi o wyposażenie, nie łączy nam się z żadnymi aplikacjami, mamy tylko półkę na telefonie, bardziej na telefon niż tablet, tak? Ale myślę, że spokojnie jakiś mały tablet się tutaj powinien zmieścić. Mamy kółka transportowe. Ogólnie maszyna bardziej przeznaczona dla niskich osób, myślę, że tam około 170 cm w dół, może parę centymetrów w górę, powinniście czuć się na tym rowerze naprawdę idealnie. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.